Trzeba było wstać skoro świt, żeby zobaczyć, jak buduje się etapowe miasteczko. My działamy praktycznie od 3 w nocy, już się rozpoczęły pierwsze przygotowania. Wczoraj do godziny 12, a dzisiaj do godziny 1 w nocy. Oznakowanie teraz, sprawdzenie, ostatnie zabezpieczenia, no i budujemy teraz całe miasteczko. Dla ludzi z Nowego Sącza to nowe i ciekawe doświadczenie, którego nabierają dzięki sprawdzonej ekipie Lang Teamu. Tworzymy całe miasteczko tak zwane, tak? Tu będzie miasteczko sponsorskie, tak? Jury, klub Skandia, tak? Cała telewizja, a to jest trasa, tak? Tu jesteśmy akurat w centrum trasy. Za chwileczkę tam będziemy mieli, gdzie jest ten żółty namiot, tam jest kreska tak zwana meta. Połowa trasy jest ogrodzona w ten sposób dla bezpieczeństwa przed publiką. Niektórzy już po raz 18 jadą z wyścigiem i za każdym razem odpowiadają tylko za jedno konkretne, ale bardzo istotne zadanie, na przykład ustawienie urządzenia do pomiaru czasu. Po prostu, żeby było bezpieczne, ustawione i jak to mówią, kreska w swoim miejscu, tak jak powinno być, bo linię mety malujemy też i też to do nas należy. Nie? Tu pracuje 500 osób i tak naprawdę mamy tylko 2-3 godzinki na utworzenie tego wszystkiego, to co widzimy w telewizji tak naprawdę, tak? I za chwileczkę musimy to wszystko pozbierać, tak? Na samochody, około 25-30 tirów. Pakujemy to na 30 tirów i jedziemy do swojego miasteczka, tak? Niestety pracownicy mają 2-3 godziny na spanie, na odpoczynek. Jest to ciężka praca, ale dajemy radę. Ktoś, kto siedzi przed telewizorem i obserwuje przez godzinę czy przez półtorej samą końcówkę wyścigu, czy nawet cały wyścig, nie zdaje sobie sprawy, ile osób musi być zaangażowanych. No ponad 500 osób w dniu dzisiejszym pracujących przy scenografii, przy zabezpieczeniu trasy, przy budowaniu całego miasteczka. To jest na pewno ciekawe, można zobaczyć, jak to wygląda od środka i można skorzystać z tego dużego doświadczenia Lang Teamu, które tą imprezę już długo organizuje. To praca pod presją czasu, ale przy dużym doświadczeniu wszystko będzie gotowe, zanim do miasta wjadą kolarze. Przed nami ogromne emocje. Trzymajmy kciuki za Michała Kwiatkowskiego. Niech w Nowym Sączu pokaże, na co go stać.